Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Rukowicz z tej strony. Chciałem w tym materiale przedstawić podstawy tzw. transformacji GRS. Jest to pierwszy temat, który związany jest z samym modelowaniem, czyli z obsługą interfejsu też, ale już bardziej z tym, co dzieje się na scenie 3D i co na tej scenie mamy wstawione jako obiekty. Otóż na początku może kilka słów na temat tego, w jaki sposób można obiekt transformować. Transformację rozumiem tutaj jako takie proste operacje, które przesuwają obiekt w przestrzeni, albo go obracają, albo skalują. Na początku skupimy się tylko na tych trzech rodzajach transformacji. I teraz, jeżeli nie mamy paneli powłączanych, warto wcisnąć klawisz N albo T. Tak naprawdę tylko N będzie nam potrzebny w tym momencie, klawisz N, żeby włączyć ten panel z narzędziami. I teraz transformacje, które mogę robić na obiekcie, to są transformacje, które na tym panelu są widoczne w panelu Transform. I teraz tutaj w tym panelu Transform mam tego typu informacje jak Location, powiększam może troszeczkę, żeby było lepiej widać te litery. Mamy Location, określające położenie X, Y, Z w przestrzeni trójwymiarowej. Mam Rotation, określające obrót względem środka układów współrzędnych. I mamy również skalę, również we wszystkich trzech osiach X, Y, Z. I dodatkowo do tych trzech parametrów podstawowych mam również podane wymiary swojego obiektu. Jeżeli kliknę na światło, światło jak widać nie ma wymiarów, natomiast taki obiekt jak ta kostka ma wymiary. I teraz ten obiekt to jest tak zwany mesh. Mesze to są inaczej siatki, to są obiekty, które składają się z wierzchołków, krawędzi, ścian i one tworzą tak zwaną geometrię, którą później można wyrenderować i którą widać na końcowym, wynikowym renderze. Na dowód tego nacisnąłem teraz F12, aby pokazać jak wygląda ta kostka po wyrenderowaniu. Światło najsilniej na nią pada z góry, natomiast z boku jest troszeczkę słabsze i widać również całkiem czarną ścianę pogrążoną w cieniu. Tutaj nie ma żadnego światła, dlatego ściana jest czarna. Natomiast całe otoczenie kostki jest automatycznie przez blendera rysowane na szaro. To jest takie jakby słabe, rozproszone światło, które tak naprawdę tej kostki w ogóle nie oświetla. Żeby oświetlało, trzeba by włączyć dodatkowe opcje jeszcze w zakładce World. Ale to nie jest na dziś. Teraz tak, transformacja GRS to jest przesuwanie, skalowanie i rotacja. Przesuwanie możemy włączyć sobie naciskając na strzałkę, która jest na narzędziach na dole okna 3D. Standardowo ta strzałka jest włączona, dlatego widzimy też w naszym obiekcie takie trzy strzałki reprezentujące układ współrzędnych. Warto zapamiętać, że kierunek X, czyli oś X w tym układzie współrzędnych jest zawsze zaznaczona na kolor czerwony. Tak samo oś Y jest zielona, a oś Z pionowa jest niebieska. Osi Z przy okazji nie mamy narysowanej. Gdyby ktoś chciał tę oś narysować, czy też wyświetlić w ekranie, musiałby kliknąć na zakładkę Display i po prostu przy opcji zaznaczonej Grid Floor, która oznacza włączoną lub wyłączoną siatkę, musiałby sobie włączyć jeszcze oś Z. Niech ta oś Z na razie będzie widoczna. Więc teraz tak, aby obiekt przesunąć, mogę wykonać kilka prostych rzeczy i można przesuwać obiekt na różne sposoby. Najprostszy sposób to wpisać jego położenie. Na osi X na przykład możemy wpisać położenie 1 i widać, że obiekt się od razu przesunął. Mogę wpisać położenie 2 i obiekt będzie stał w położeniu 2. Ok? Mam nadzieję, że to widać. Jeżeli ustawię go idealnie równo w siatce, to będzie widać, że on stoi w położeniu 2. Tutaj jest 0, tu jest 1 i tutaj jest 2. Wracając z obiektem do położenia 0 spowoduje oczywiście jego przesunięcie. I tak samo w pozostałych osiach. Oprócz tego, że mogę wpisywać bezpośrednie wartości współrzędnych, takie jakby bezwzględne względem środka układów współrzędnych, mogę również te wartości scrollować, a więc naciskać je tak jakby to była zwykła lista przewijana, czy też pasek przewijania. Mogę naciskać na strzałki, powodując zmniejszanie lub zwiększanie wartości, co pewien niewielki ułamek, a mogę również kliknąć lewym klawiszem na środek i trzymając klawisz przesunąć mysz. To powoduje, że ten pasek, w którym jest wpisana wartość obecnego położenia X, zachowuje się tak jak slider, jak suwak. I w tym momencie mogę to położenie zmieniać praktycznie rzecz biorąc płynnie. Oczywiście taka płynna zmiana nie zawsze jest łatwa, ponieważ mogę mieć później jakieś wartości ułamkowe, które trudno jest ustawić precyzyjnie. Dlatego podczas takiego przesuwania mogę wcisnąć klawisz Ctrl. I klawisz Ctrl, jak widać, podczas przesuwania zmienia mi wartości bardzo grubo, bo co 10 jednostek. Tak to działa, no i kostka oczywiście przesuwa się skokowo wzdłuż osi X. Jeżeli wcisnę dodatkowo oprócz klawisza Ctrl również klawisz Shift, to wtedy skok, z którym zmienia się wartość podczas jej przesuwania za pomocą slidera, skacze, czy też zmienia się o 1/10 normalnej dużej jednostki. To jest jeden ze sposobów. A więc mogę używać slidera wpisując wartość bezpośrednio, na przykład 1.5 i mam wtedy przesunięcie o 1,5 jednostki,
albo mogę wpisać 0 i później przesuwać suwakiem, normalnie klikając za środek. Teraz tak. Oprócz takiego sposobu mogę również wykorzystać manipulator w oknie 3D. Manipulator to są właśnie te strzałki, które są tutaj narysowane. Ten manipulator można włączyć za pomocą guzika, który przypomina taki mały układ współrzędny, który jest mniej więcej na środku paska w oknie 3D. Okay? Jeżeli go wyłączę, znika mój manipulator, natomiast nadal mogę obiekt przesuwać stosując większość normalnych dostępnych metod. Jedyne czego nie mogę, to złapać za strzałkę, bo jej teraz nie ma. Natomiast jeżeli włączę sobie widok strzałek i ta strzałka będzie rzeczywiście wybrana, to wtedy mogę lewym klawiszem za taką strzałkę złapać i pociągnąć. Jeżeli złapię za oś X, w tym momencie oś X się wyświetla i wtedy przesuwanie mojego obiektu odbywa się tylko wzdłuż osi X. Mogę go później puścić w dowolnym miejscu i widzę jego nowe położenie, które ustawiłem. Jeżeli takie położenie mi nie odpowiada, zawsze można wcisnąć Ctrl Z, aby cofnąć operację do poprzedniego stanu programu. Cofnąć można prawie wszystkie operacje. No i teraz tak. To jest transformacja, która nazywa się przesunięciem, translacją. Odpowiedzialna za to operacja w Blenderze tak naprawdę nazywa się grab. Grab dlatego, że to jest tak jakby złap i przeciągnij. Dlatego skrótem dla tej operacji jest klawisz G. I teraz klawisz G, jeżeli go wcisnę, to klawisz G włącza tak naprawdę transformację obiektu zaznaczonego niezależnie od tego, gdzie znajduje się mysz. Na przykład nacisnąłem teraz klawisz G, podczas gdy mysz była troszeczkę na bok od tego sześcianu, a i tak ten sześcian się teraz może przesuwać. Mysz jest jakby do tego sześcianu teraz przyklejona w pewnej odległości. I teraz jestem w tak zwanym trybie grab. Tryb grab pozwala mi zmieniać dynamicznie położenie obiektu w płaszczyźnie ekranu, co oznacza, że przesuwam go teraz we wszystkich trzech osiach tak naprawdę. Jeżeli kliknę lewy klawisz, to obiekt zostanie ustawiony w nowym miejscu. No i to nowe miejsce może mi odpowiadać, ale nie musi. Jeżeli mi nie odpowiada, zawsze mogę wcisnąć Ctrl Z i cofnąć. Natomiast jeżeli złapię klawisz G i będę, jeżeli go wcisnę, jeżeli będę chciał przesuwać obiekt wzdłuż jakiejś osi, ręką tak zupełnie przesuwając mysz w widoku tego nie zrobię. Proszę zobaczyć, że nawet teraz, gdy staram się ciągnąć obiekt po osi X, nie wychodzi mi to zbyt równo, bo widać, że współrzędne zmieniają się na wszystkich trzech osiach. Widać dlatego, że w tym pasku, który jest tutaj, te współrzędne zmieniają się jak szalone. I teraz naciśnięcie klawisza G mogę połączyć z kolejnym naciśnięciem kolejnego klawisza, na przykład X. Nacisnąłem G, a później X i nie naciskam żadnego klawisza myszy, tylko ją przesuwam. I w tym momencie przesuwanie odbywa się wzdłuż osi X, niezależnie od tego, gdzie znajduje się mysz. To jest bardzo fajne. Dodatkowo, jeżeli wcisnę klawisz Ctrl w tym trybie, to przesuwanie obiektu będzie się odbywało skokowo, wzdłuż czy też według oczek siatki. Ten skok odbywa się co jedną jednostkę Blendera. A więc mogę swój obiekt łatwo przesunąć w osi X, na przykład o 3 jednostki, kliknąć lewym klawiszem i będzie stał w nowym miejscu. Tak samo mogę zrobić łapiąc za oś X i przesuwając z klawiszem Ctrl. Ok? Nie trzeba nacisnąć klawisza G, a później X, tylko wystarczy nacisnąć lewy klawisz na strzałce odpowiedzialnej za przesuwanie w osi X na tej czerwonej i wtedy z kontrolem można obiekt przesunąć. Tak samo w osi Z i tak dalej. Więc tego typu przesuwanie elegancko działa, ale to nie jest jedyny sposób. W każdym razie przesuwać możemy strzałkami, suwakami, ewentualnie przez klawisz G, a później oś, według której chcemy obiekt przesunąć. Teraz, jeżeli chciałbym przesunąć ten swój obiekt jeszcze inaczej, to mam jeszcze jedną możliwość. Mogę włączyć klawisz G, a później skorzystać z tego, co pojawia się na pasku stanu o tutaj w tym miejscu. Mogę wpisać nowe położenie obiektu lokalnie względem obecnego położenia. Nie tak jak tutaj, gdzie wpisuję położenie bezwzględnie. Tutaj jedynka oznacza położenie bezwzględne. A jeżeli wcisnę klawisz G i później wpiszę jedynkę, trzymając mysz w widoku 3D, to ta jedynka pojawia się wtedy na pasku stanu. O tutaj pod myszą, w tym miejscu. Nie mogę teraz pokazać dokładnie, ponieważ mysz zawija się na drugą stronę. Więc wpisałem jedynkę i teraz jeżeli dam Enter, przesunę klocek o jeszcze jedną pozycję. OK? Naciskam G, później X, żeby przesunięcie było wzdłuż osi X, później wciskam jedynkę i Enter. G, X, 1, Enter. G, X, minus 1, Enter. G, X, minus 3, czy minus 4, Enter. OK? Mogę w ten sposób sterować położeniem obiektu, przesuwając go z klawiatury. Nie potrzebuję do tego celu w ogóle myszy. A więc G, X, 1, Enter. I mam kostkę w wyjściowym miejscu. A więc transformację można wykonywać na różne sposoby. Najwygodniej wcisnąć klawisz G, później jakąś oś, według której chcemy obiekt przesunąć,
i z kontrolem ustawić go równo w oczkach siatki, na przykład gdzieś tam na wysokości dwóch jednostek blendera. Możemy również wcisnąć G, Z i wpisać na przykład minus dwie jednostki, żeby obiekt wrócił, czy też poszedł tam, gdzie chcemy. Oczywiście jest więcej możliwości, ale to są takie podstawowe. I teraz, gdybyśmy chcieli na przykład taką kostkę przesuwać na jakiejś płaszczyźnie, którą tutaj dodam i przeskaluję, no to taką kostkę możemy przede wszystkim podnieść do góry, w widoku takim zupełnie na ukos, z jakiejś tam, powiedzmy sobie, projekcji przestrzennej. Mogę napisać G, Z, 1 i kostka jest już na wysokości, że tak powiem, tego plane'a, który tutaj został wstawiony. Ok? To jest jedna rzecz. Ale teraz, gdybym chciał taką kostkę przesunąć za pomocą klawisza G i pozostawić ją w płaszczyźnie tej, na której ona teraz jest, czyli na tej wysokości jakby, no to nie mogę nacisnąć klawisza X, bo zabraknie mi jeszcze osi Y, wzdłuż której chciałem ją przesuwać. Jest taki skrót, który pozwala przesuwać kostkę w dwóch osiach jednocześnie. To jest klawisz, który określa zakaz przesuwania w osi Z w tym momencie. Jeżeli wcisnę Shift Z, to w tym momencie moja kostka jest przesuwana tylko w płaszczyźnie X, Y, dlatego widzę dwie osie naraz. To powoduje, że jeżeli takie przesuwanie zastosuję w widoku od przodu, od frontu, naciskając G i później Shift Z, to moja kostka się będzie przesuwała no, dokładnie w jednej płaszczyźnie, niezależnie od tego, jak będę miał ustawiony widok. To jest bardzo wygodne, bo mogę taką kostkę później skopiować i postawić ich mnóstwo obok siebie, zachowując tak jakby ich jedną, tą samą wysokość. Ok? Tak to wygląda z boku, natomiast jeżeli obrócę scenę, popatrzę na te kostki inaczej troszeczkę, to okaże się, że one wszystkie stoją na tej samej wysokości. To dlatego, że przesuwałem je wciskając Shift Z. A więc jeszcze raz, G i w tym widoku na ukos normalnie przesuwam kostkę w płaszczyźnie ekranu. Jeżeli chcę, mogę przesuwać ją w płaszczyźnie, czy też w osi X, albo w osi Y, wciskając odpowiednie litery z osiami. A jeżeli chcę według dwóch takich osi naraz, jednocześnie X oraz Y, to muszę wcisnąć tą trzecią oś z Shiftem. I wtedy przesuwam wzdłuż dwóch osi uwolnionych w ten sposób. Tak to wygląda. To jest przesuwanie. I to jest transformacja typu G. Natomiast istnieje również transformacja taka jak R i taka jak S. To znaczy rotacja i skalowanie. Dodamy sobie teraz zupełnie nowy, świeży cube. Ok? Na środku. I teraz transformacja typu R, czyli rotacja. To jest zwykły klawisz R. Wciskam R i w tym momencie mogę kostkę obrócić o jakiś kąt. Ten kąt wyświetlany jest na pasku stanu i widać go również wśród współrzędnych tych X, Y, Z. Oczywiście R tak samo można zablokować do jednej z osi, a więc jeżeli nacisnę R i później oś X, to tylko wzdłuż osi X obracam swój obiekt. Ok? Z klawiszem Ctrl oczywiście będzie to obrót skokowy. Teraz obecnie jest to skok co 5 stopni. Z klawiszem Ctrl i Shift będzie to obrót co 1 stopień, a więc mogę bardzo precyzyjnie ustawić, jak chcę mieć obrócony ten klocek. Jeżeli chcę mieć super precyzyjny obrót, to mogę wcisnąć guzik, czy też kliknąć na pasek i wpisać po prostu równiutko 45 stopni. Ok? Tak samo mogę nacisnąć klawisz R, później Z i wpisać 45 stopni z klawiatury, dać Enter. Nie muszę klikać w te suwaki tutaj. Więc tak samo jak transformację związaną z przesuwaniem, mogę również wpisywać czy też opanować transformację związaną z obrotami. I to samo jest również ze skalowaniem. Skalowanie to jest klawisz S. Jeżeli go wcisnę, no w tym momencie mogę skalować swoją kostkę. A jeżeli wcisnę dodatkowo jeszcze jakiś guzik oznaczający oś, to wtedy mogę skalować również w konkretnej osi. Ok? Na przykład w osi Z. Wystarczy przeskalować kostkę w osi Z trochę i już mam jakiś taki mały, płaski kafelek. Ok? Tak to działa. Klawiszem Ctrl-Z mogę cofnąć. Więc takie są możliwości. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i to nie jest widoczne w przypadku transformacji przesuwania. Jeżeli przesuwam obiekt, to niezależnie od tego, gdzie jest mysz, to przesuwanie po włączeniu czy też wciśnięciu klawisza G będzie zawsze tak samo przebiegało. Natomiast w przypadku obrotów albo skalowania ważne jest, w którym miejscu względem obiektu znajdowała się mysz. Jeżeli mysz jest daleko od obiektu i nacisnę klawisz S, to skalowanie odbywa się tak jakby łagodnie, to znaczy, że cały ten obszar, który mam w widoku 3D, od środka obiektu aż do myszy, używany jest do skalowania. Natomiast jeżeli mysz jest blisko obiektu, na przykład gdzieś tutaj, nacisnę klawisz S, to wtedy siła tego skalowania i jego zasięg jest o wiele większa. Także jeżeli chcę przeskalować obiekt i umieszczę myszkę tuż nad nim, to wtedy najmniejszy ruch myszy powoduje bardzo dużą zmianę.
Jest to takie jakby względem położenia myszy skalowanie, co pozwala mi skalować bardzo delikatnie, ok, bardzo powoli, albo bardzo gwałtownie. To jest bardzo fajna rzecz i trzeba na to zwrócić uwagę przy wykonywaniu tego typu operacji. Nie powiedziałem jeszcze, kończąc już, do czego służą pozostałe narzędzia na pasku, na którym obsługujemy transformację, czyli tam, gdzie można ją włączać i wyłączać. Otóż pierwsze, ten guzik to jest strzałka, włącza transformację związane z przesuwaniem, natomiast kolejny to jest guzik odpowiedzialny za transformację związane z obrotami. I teraz łapiąc za którąś z tych półokrągłych osi, mogę wymusić transformację w którejś osi właśnie, a więc mogę obrócić w osi X, Y i Z. Ok? Tak to wygląda. Oczywiście Ctrl Z pozwala mi to cofnąć i tak samo jest ze skalowaniem. Skalowanie jest reprezentowane przez manipulator, który ma takie kostki na końcu, a nie strzałki. Teraz łapiąc za na przykład ten manipulator X-owy, wzdłuż osi X mogę skalować swój obiekt. Ok? Tak samo w osi Y, w osi Z. Mogę później przełączyć się do trybu obracania i obrócić ten obiekt. Sklepiszam Ctrl, oczywiście będzie to skokowo, więc równiutko mogę ustawić go prostopadle do osi X i tak dalej. Warto też pamiętać, że przełączanie tych opcji tutaj można włączyć z klawiatury za pomocą, z tego co pamiętam, o raczej nie tego klawisza, no teraz sobie nie przypomnę, przepraszam, łatwo to sprawdzić w konfiguracji. Moglibyśmy to zrobić, ale szkoda mi czasu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wiedzieć. Otóż jeżeli wykonuję transformację G i wcisnę kolejny raz G, to się nic nie dzieje. Ok? To jest takie dosyć trywialne. Natomiast jeżeli robię obroty i obracam swój obiekt, to obracam go początkowo wzdłuż prostej, czy też wokół prostej, prostopadłej do ekranu. No chyba, że wcisnę jakąś inną oś, wtedy wokół tej innej osi. Ale teraz wcisnąłem oś Z, obracam obiekt wokół tej osi. Jeżeli jeszcze raz nacisnę Z, to ta oś się trochę zmienia. To jest oś lokalna tego obiektu. Spróbujmy najpierw obrócić go wzdłuż osi X. R, później X, obracam go wzdłuż osi X, na przykład o taki kąt. I teraz nacisnę R i obrócę go wzdłuż osi Z. Pierwszy obrót, czy też pierwsze naciśnięcie klawisza Z, to jest obrót wokół osi globalnej Z. Natomiast drugi raz naciśnięcie Z obraca obiekt wzdłuż jego osi lokalnej. Jak widać, ta jego lokalna oś jest już troszeczkę przekręcona. Ok? Spróbuję może pokazać to na zwykłym kubie, ponieważ to będzie chyba najlepsze. Mam tutaj zwykłego kuba. On jest troszeczkę obrócony teraz. I teraz obrócę go wzdłuż osi Z. Pierwszy Z obraca wzdłuż globalnej osi układu współrzędnych. Drugi klawisz Z obraca wzdłuż lokalnej osi współrzędnych, lokalnej osi Z, tego właśnie klocka. Trzeci raz klawisz Z wyłącza obrót i pozwala obracać mi ten obiekt w osi prostopadłej do ekranu. To jest jedna rzecz, którą warto wiedzieć, warto zapamiętać. I dopiero kolejny raz Z będzie włączał obrót globalny i tak dalej. Można jeszcze zrobić inną rzecz. Można nacisnąć klawisz R, obracać tak standardowo jakby obiekt wokół osi prostopadłej do ekranu, a później nacisnąć R jeszcze raz. W tym momencie włączam tak zwane obracanie w trybie trackball. Ten trackball jest nawet tutaj napisany, jest takie słowo, tu w pasku stanu. I teraz trackball polega, obracanie w trybie trackball polega na tym, że obracam ten swój klocek tak, jakby on był umieszczony wewnątrz kulki, a więc jeżeli przesuwam go w pionie, to on się kręci tak jak koło samochodu mniej więcej. A jeżeli przesuwam go w poziomie, no to się kręci troszeczkę tak, jak powiedzmy sobie kierownica czy coś podobnego. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, a to jest zupełnie inny rodzaj obrotu niż ten, który normalnie jest dostępny. Ok? Po takim zwykłym wciśnięciu klawisza R. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Mianowicie, jeżeli wykonuję jakąś transformację, na przykład G, i wcisnę środkowy klawisz myszy, czy też kółko, i trzymam to kółko, to wtedy pojawia się taki promień wodzący. I ten promień wodzący pozwala mi przełączyć oś, wzdłuż której następuje transformacja. W tym przypadku to jest przesunięcie, grab, translacja. Więc teraz mogę wybierać sobie oś, wzdłuż której następuje transformacja. Mogę również kliknąć i włączyć jakąś oś w danym miejscu najbardziej odpowiednią. Ok? To jest kliknięcie środkowym klawiszem myszy, czy też kółkiem. Tak samo działa to z klawiszem R. Jeżeli nacisnę R, to zmieniam oś obrotu, znaczy nie R, przepraszam, tylko kółko myszy. I jeżeli będę trzymał wciśnięte kółko myszy, to będę zmieniał sobie osie, wzdłuż których obracam obiekt. To jest ważne dlatego, że jeżeli patrzymy poprzez kamerę, i kamera jest zaznaczona, więc możemy na niej wykonywać transformację, na przykład mogę ją przesunąć przez klawisz G, zmieniając ustawienie swojego widoku, no to wtedy przybliżenie się albo oddalenie od sceny to jest przesunięcie wzdłuż osi patrzenia kamery.
Jeżeli wcisnę klawisz G, to nie przesuwam kamery w ten sposób, tylko raczej równolegle do widoku. A więc, żeby zmienić oś, wzdłuż której chcę przesuwać kamerę, nacisnąć muszę raz środkowy klawisz myszy i wtedy mogę zrobić tak zwany najazd, zooma na swoją scenę. Ok? Jest to sposób na przybliżenie i oddalenie kamery od sceny. Jeden ze sposobów. Ok. Teraz myślę, że większość tematów związanych z obracaniem, skalowaniem i przesuwaniem obiektów wyczerpałem. Myślę, że ten materiał i tak jest wystarczająco długi, więc warto byłoby go zakończyć. Jeżeli coś jeszcze mi się przypomni, to zrobimy jakiś mały dodatek. Ok, dziękuję za uwagę. Do następnego razu.